No i ten dodatek po prostu odcinam na pile. A kuku, nowości warsztatowe. Jarek tu robi projekt widły. Tu te popierdółki trzeba, kurde, to są takie, kurde, po niemiecku to się nazywa Aufnahme. Takie do wideł. To trzeba tu, kurde, przyspawać. On sobie tam, kurde, projekt robi taki. Widły, te widły gdzieś są tu. Zaraz wam je pokażę. Gdzie są te widły? Tu leżą. No to są tego typu widły na stożku. No tak to wygląda. I to tu będzie do tego popierdełka przyspawane. Że dzieje się tu ostro, ale teraz już jest wieczór, a na wieczór się już nic nie robi, oprócz tego co ten. No, kabel przyszedł, powiem wam, kurczę, że aż my się zdziwili, bo miał przyjść dopiero w sobota, a przyszedł już. Kabel to jest z tym podłączeniem do wody, z chłodzeniem. Firmy, kurde, diabli wiedzą, ale elegancki. No, cena 60 euro, kurde. Ale idzie dać, bo to 4-metrowy jest i ten. No, elegancki. No, co do tej spawarki, to nie wiem, czy wspominałem, bo tu my pod 16 amper się podłączyli. To tam szło spawać kapkę, ale potem wywalało bezpieczniki. I elektryk zrobił, kurde, odprowadzenie na 32 ampery i 32 amperowe bezpieczniki założył. No i teraz to, kurde, daje rady. No bo tu my się, jakbyśmy tu podłączyli, tu jest 16 na dole, jakbyśmy się podłączyli pod 32 ampery, to było wszystko w porządku, nie? To szło wytestować. No, szlauch przyszedł nowy, zamówiony, ta paczka jeszcze jakaś tam leży. 50 metrów nowego szlauchu, to my to tak, kurde, porozcinany został na wszystkie modele, żeby tu się podłączyć. Tu jest podłączone, tu jest znowu szyba do ciągnika, czeka na założenie, bo jeden majster, kurde, z pracowników ją szaskał. I ten, trzeba ją założyć, znowu szyba. I tu jest podłączona ta frezarka do tego, żeby się tu szło zredukować ciśnienie na, no tu jak się psikona te, kurde, na frezowania i tak dalej, i tak dalej. No tu 32 ampery tyn, no a tu z tego szlauchu, z tych 50 metrów też psikawki wszędzie są i tego, nie? Takie te psikawki, żeby tu do tokarki mieć i w razie czego do piły i tak dalej, i tak dalej. No tu jest podłączone, tu jeszcze elektryka nie jest dokończona na tym. Tu też jest podłączenie na, w razie czego, do, i też psikawka do, no do wiertarki, żeby wszędzie było tak, jak w książkach piszą. A ja się zabieram dalej za ten projekt tego, kurde, tego dzięcioła tutaj, bo tu projekt leży i czeka. Za projekt tego slajdera. Się tylko cigaretka zrobia i ten. I zaraz tam się coś będziemy toczyć. No, 50 metrów szlauchu, ja nie wiem, ile to, kurde, kosztowało, chyba coś koło 40 euro, czy coś w tym rodzaju, nie? No. A ta spawarka, ona chodziła, ona miała dysze dwójki, tu były te akurat są inne, bo to są cieńsze, ale miała normalnie dwójki założone
Także 2 mm drut spokojnie ona pociągnie. Teraz tabliczka znamionowa, tu jest ciemno, ja muszę na jakąś latarkę wziąć. Bo tam Kamil się pytał, ile ona amper ma. No, grubo mocy tam jest, kurde. Już tu patrzymy, kurde. Czyli tak. Nie wiem, ile to tu, kurczę. Przy 60% widzicie, jako to tabelka, no jest trochę takie skomplikowane, kurde. To ampery, procenty. Sam 60% chyba 350 amper. Tu 100% jakieś 270 amper. Tu jest na 1, 2, na U2, to zależy od podłączenia. I tak dalej, i tak dalej. No, to jest fińska spawarka, kurde, tu gdzieś może nawet będzie pisało, że Finland, o tu pisze. Nie wiem, czy ta kamera to, kurde, załapie tak. Fińska spawarka, także Finlandii też spawają. Ja myślę, że tam tylko wódka produkują. Ale okazuje się, że też spawają w Finlandii. Dobra, zaraz będziemy toczyć. To było, miało być tak, kurde, jak to miało być, to już w ogóle nie pamiętam. No to chyba jest tak dobre. A na 16 my to mieli jeszcze zrobić. Ile pamiętam. Od wczoraj. Pamiętam czy nie pamiętam? To 18 to miało.
Ech, tu znowu się zapierdoły zaczynają jakieś tam. Ta aplikacja z tego GoPro jest coraz gorsza. Jakieś kurde, patrzcie, reklamy mi tu puszczają. Zamiast kurcza fix. No dobra, niby się podłączyło, niby mam podgląd na ta popierdółka. Zobaczymy, jak długo to będzie funkcjonować. Coś tu niby teoretycznie widzę, ale tylko teoretycznie. Praktycznie to będziemy widzieć, jak to się tym. Dobra, luzuję tu. Dobiję się do konika. Tu sobie zostawiam odstęp. Coś tak. Łapia i trzymia. I teraz tak, tu jeszcze docisnemy konikiem, zablokujemy go skubańca, żeby nam nie przeszkadzał. Teraz się muszę wbić ostro do tego, ale żeby jeszcze kurde nie zahaczyć o szczęki, jak ja tu potem do samego końca dojada. Muszę uwzględnić tyle, ile jeszcze będę zbierał, żeby mieć o coś w tym rodzaju. Powinno być dobrze. To już będzie bardzo ciasno, ale zobaczymy. Tu sobie zostawiam sześciokąt na końcu, bo to nie odgrywa roli. Faza tylko zrobię, bo pod spaw to idzie. Jeszcze troszkę wysunąć. No to jednak za blisko jest tego. Coś kurde nie czynię dopiero. Tak na dwa ząbki, żeby przynajmniej trzymało. Tak. Sprawdzimy jeszcze raz. Widzicie, jak to gadałem. Zicher jest zicher, kurde. No, dobra. Także mi się to trochę lepiej podoba. Część by była gotowa. Teraz ta ostatnia musi być przyspawana. Nie wiem, czy przyspawano. Ona musi być chyba wkręcona. Ona musi być wkręcona. Byście mało nie wyfurgli zaś. Musi być wkręcono do tego popierdółka plus nakrętka kontrująco. To by trzeba było zaznaczyć jakoś.
Zrobimy tu M10. Czyli tak. Grubość tej ścianki. Tu. Trochę na splanowanie. Z milimetra. Tak. Grubość tej ścianki. Plus. Plus 10 mm na nakrętka kontrująca. Coś w tym rodzaju. Najpierw to splanujemy. Tak, kurde, głęboko za to musi zamocowane. Chcę jeszcze zrobić tu nakiełek z tej strony. To naszykowane. Teraz tak, tu muszę przejechać na 10, bo tu domek gwint 10. Ale to sobie zaraz przelecimy jeszcze trochę dalej. Kurde, by to najlepiej zaznaczył jakoś tak. No to zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze raz zaznaczyć, kurde, nie mam innego wyjścia. Tym razem to zrobię, ale dokładniej. Czyli tak. Dotąd mi wejdzie. Plus 10 mo. Nakrętka M10 mo 9, czy coś takiego. Zawsze idzie podkładka dać jeszcze. Czyli do tego miejsca trzeba to przetoczyć. Dobra, powinno być dobrze. To teraz robimy na 10. Ustawić tak troszkę bardziej jeszcze, żebym tu uzyskał kąt prosty w tym miejscu, gdzie potem ta nakrętka będzie mieszkać. Jak my tu mamy.
właściwie czemu nie M12, nie? Tu mamy 12 i 10, oto na 12 zostało. Dobra, to zrobimy sobie lekko faza, żeby szło lepiej wjechać po tym nawinku. Narzynka M12 i już jademy.